Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby porozmawiać sobie o książkach. Tych, które są nowe, ale także tych, które żeśmy wydali wcześniej. Ja dzisiaj chciałem przypomnieć takiego autora, którego niektórzy już zapomnieli. Krzysztof Osiejuk się nazywał. Wydaliśmy bardzo dużo jego książek i dalej współpracujemy, aczkolwiek trochę mniej intensywnie niż kiedyś. Ale książki ciągle są, jeżeli nie u mnie, to u Michała. Proszę Państwa, Krzysztof, którego wszyscy znacie i którego ja też znam już bardzo długo, bo tak się złożyło, że od samego początku blogowania w zasadzie ze sobą współpracujemy, ponieważ ja jak przyszedłem na blogi ze swoim perfidnym planem zawładnięcia światem i podbicia wszystkiego, co jest na rynku treści do podbicia, to stwierdziłem, że to jak jest bardzo dobrym autorem, Krzysiek Osiejuk, bo on z takim pseudonimem wystąpił, z takim nickiem, i że trzeba by było jakoś go podpromować. No i tak rzeczywiście było. Z owocem tej naszej współpracy jest bardzo dużo książek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I te dwie, których już nie ma, czyli siedem i osiem w sumie, tak? Jak na 10 lat uważam, że to jest bardzo dużo. Krzysztof jest autorem niezwykłym i takim zupełnie o innym temperamencie niż ja. To znaczy autorem refleksyjnym, autorem emocjonalnym, autorem, jak to lubię sobie powiedzieć, piszącym dla dziewczyn, który jest bardzo dobrze przez te dziewczyny odbierany, no pewnie nie przez wszystkie, ale przez wiele. I moją ulubioną książką, jaką Krzysiek napisał, to jest właśnie Marki dla Rybanany i biustonosz Marki Triumf. To są wspomnienia z PRL-u, innego PRL-u niż ten mój PRL, bo ja jestem biednym wieśniakiem, który biegał po łące, a on jest miastowy i mieszkał w Katowicach i miał różne przygody i fascynacje, które mają dzieci z miasta. Poza tym jest ode mnie starszy o 14 lat chyba. Albo 13, nie no, skończył 64 lata w tym roku, a ja 50. Różnica pół roku, luty, wrzesień, więc tak to wygląda. I proszę Państwa, co tu dużo mówić, bardzo osobiste, głębokie i takie ciepłe są te wspomnienia, pełne autoironii. Ja je bardzo lubię z różnych względów, też z tego z powodu, co on pisze o szkole i z tego powodu, co on pisał o szkole na blogach. Ja moim ulubionym żartem, który on opowiadał, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo on jest bardzo wulgarny, ale cały styl Krzysztofa, który się nie zmienia w zasadzie, on go cały czas uprawia, opowiadał mi taką historię, że może lepiej, żeby on sam to opowiedział, ale dobra, ja powiem. Z góry przepraszam, że uczył w jakiejś szkole, gdzie w zasadzie chodził sam element. No i ten element, on mimo tego, że on jest gruby, powolny, refleksyjny, nie gra w piłkę i nie imponuje młodzieży, która pochodzi z marginesu, to jakoś zawsze się z tą młodzieżą porozumiewa. Chyba przez te swoje emocje, które są bardzo takie wyśrubowane i on wie, co powiedzieć i jak się zachować wobec często bardzo dziwnych postaw. I opowiadał mi, że przed maturą, czy przed studniówką, czy na studniówce podszedł do niego jakiś łobuz, na studniówce to chyba było, i powiedział coś w sensie: panie Krzyśku, bardzo fajny z pana gości i równy facet, to ja panu zdradzę pewną tajemnicę. No to Krzysztof się zainteresował, sunął okulary na czubek nosa i powiedział, że o, chętnie posłucha. Ja mówię: wie pan, to jest naprawdę ważne i naprawdę tylko panu jednemu to powiem. No to Krzysztof nastawił ucha i czeka, co będzie, a gość powiedział: dobra ściema, podstawą wychujki. Odwrócił się i wyszedł. Nie jak państwa, ale mnie to śmieszy, dlatego że no z jednej strony mamy tę okropnie wulgarną historię, a z drugiej strony wrażliwość naszego autora Krzyśka, który potrafi to opowiedzieć w sposób no zabawny. Więc ja może bym się i zawahał przed przytoczeniem tej historii, ale ponieważ włączam sobie ostatnio telewizor, a tam lecą te tak zwane kabarety, gdzie już wszystkie granice zostały przekroczone z granicą przyzwoitości, dobrego smaku i cierpliwości,
Ta ostatnia została przygrzona najpierw, już w zasadzie nie widać, gdzie ona była, więc myślę sobie, że Państwo się nie pogniewacie na mnie za ten niewinny żart związany ze wspomnieniami naszego kolegi Krzyśka. Serdecznie polecam tę książkę, podobnie jak inne, które, ta jest ostatnia, to jest druga część do Listonosza. Ja nie będę o tym opowiadał, bo to jest książka o języku angielskim i to najlepiej, żeby Krzysiek opowiedział. Ale to jest o tym, jak się oszukuje na nauce, o przemyśle wydawniczym po prostu. To są książki o przemyśle wydawniczym, który sprzedaje złudzenia. Przemysł wydawniczy drukujący podręczniki do języka angielskiego, z których niczego się nie możemy nauczyć, a które wywołują w nas tylko frustrację, doły psychiczne i powodują, że wydajemy jeszcze więcej pieniędzy na jeszcze nowsze i jeszcze doskonalsze podręczniki do nauki języka angielskiego. Aż strach pomyśleć, jak to było kiedyś, dawniej, kiedy ludzie nie mieli podręczników do języka angielskiego, a jednakowoż się tego angielskiego uczyli, prawda? Więc to jest o tym. Proszę Państwa, jest książka, za którą Krzysiek się czasem na mnie denerwuje, czyli Rock and Roll, czyli Podwójny Knockout. To jest tak zwana książka o zespołach. Ja mu zmieniłem tytuł i on ma do mnie pretensje, że przez ten tytuł ta książka się nie sprzedaje. No nie wiem. Książka jest fajna i ja ją lubię, ponieważ się na zespołach nie znam, więc dla mnie czytanie tej książki to jest za każdym razem nowe odkrycie i nowe nazwiska i nowe ciekawostki. Ja nie umiem odcyfrować i jakby to powiedzieć, zrozumieć wszystkich fascynacji Krzysztofa związanych z zespołami, ponieważ ja nie mam żadnych. To jest też coś, co nas różni głęboko, ponieważ ja nie mam żadnych, ale ponieważ jest to taki obszar bardzo intensywnej eksploatacji emocjonalnej, do którego wielu ludzi powraca, to pomyślałem sobie, że będę czytał i że to może ważne. Także chyba wydaje mi się, że tak i bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. Tutaj mamy, ja nie wiem, czy ja to mam jeszcze, ale jeżeli ja tego nie mam, to ma to Michał. 39 wypraw na dziewiąty krąg. To jest, proszę Państwa, książka o bogatych ludziach i o paktach z szatanem. Taka książka bardzo ładnie ułożona. Zaczyna się od rodziny Ferrero, od ludzi, którzy zrobili majątek na czekoladkach i przy każdej fabryce stawiali figurę Matki Bożej z Lourdes, a także zapewnili bardzo dobre warunki pracy swoim pracownikom, których kształcili, którymi się opiekowali, których nie wyrzucali z pracy, których starając się jednocześnie oczywiście zachować cały czas dobrą koniunkturę. Ktoś powie, że producentom czekoladek jest łatwo. No nie wiem, czy tak łatwo. Rynek jest trudny. A kończy się na Rothschildach. To jest, proszę Państwa, dlatego jest te 39 wypraw na dziewiąty krąg, bo jest właśnie 39 historii, w których schodzimy coraz niżej w te piekielne kręgi, gdzie liczy się tylko mamona. Bardzo ładnie to jest napisane z taką bardzo głęboką, pogłębioną refleksją na temat życia i relacji człowieka z pieniądzem i człowieka z Panem Bogiem. Oczywiście do tego znakomita okładka Tomka Bereźnickiego, nieoczywista, jak to lubię sobie powiedzieć. Wszystkim Państwu serdecznie tę książkę polecam. Jeszcze tylko pokażę coś, czego już w zasadzie nie ma, ale co jeszcze ma Michał. O samotnej wyspie, zapomnianej łodzi i oceanie bez kresu, czyli zbiór refleksji i listów, jakie Krzysztof wymienił z świętej pamięci Zytą Gilowską, która, jak to zwykle bywa z osobami pokazywanymi w mediach, nie była tym, czym ją widziała kamera, bo była to bardzo wrażliwa, głęboko religijna osoba, która potrafiła odnaleźć się w korespondencji z jakimś tam blogerem, no umówmy się, kim my jesteśmy, tak? Pani minister od finansów przez długie, długie lata wymieniała listy na bardzo poważne tematy z Krzysztofem Osiejukiem i to tutaj jest w tej książce. No i Palimy licho, słynna książka Krzysztofa składająca się z refleksji dotyczących, refleksji posmoleńskich. W zasadzie tego też już nie ma, ale do Michała zapraszam, bo jeszcze trochę egzemplarzy jest. Myśmy już o tym zapomnieli, jak to było. Ale warto sobie to przypomnieć. Także proszę Państwa, Krzysztof Osiejuk, autor bynajmniej niezapomniany, o którym pamiętamy i który ciągle jest obecny w naszej księgarni. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do następnego razu.